Seems like came a bad time. Cześć wam dzisiaj, ja jest wizu. Wizualnie witam was w grze, która nazywa się Honkai Star Rail w serii. O tym samym tytule chciałbym zacząć od tego, że trwa w tym momencie konkurs, konkurs związany z tym, co się podziało na ostatnim streamie. Do przygranicza jest taka poducha od if anime, tylko troszeczkę mniejsza i z Wandererem, więc jeżeli byliście na tym streamie, to wiecie o co chodzi. Przypominam, że konkurs trwa. A jeżeli nie byliście, to już wam mówię. Na Discordzie mamy odpowiedni wątek rolki, z Twitcha i tutaj wrzucacie link do swojego klipa, do swojej rolki Shorta, tak jakby którego możecie na Twitchu zrobić. To działa na w zasadzie, że wbijacie na ostatniego streama i wybieracie sobie fragmentem kilkanaście sekund, które wam się podoba. Jest tam ten motyw do oznaczania, że oto, to, to, to mi wytyni, to mi sklipuj, stwórz klipa, jest ta opcja. I po wycięciu tego daję wam linka. To do mnie leci na Twitchu, że ktoś zrobił klipa z mojego filmiku, a wrzucając tutaj, widzę, że to jesteś ty, ty jesteś tą osobą, która bierze udział w tym konkursie. Nie ma ograniczenia ilości klipów, do zgarnięcia jest ta poducha z Wandererem. Troszkę mniejsza wersja niż to, co ja mam za plecami z JaMiko. Więc zainteresowanych fanów Wanderera za Zapraszam bardzo w przyszłości, jeżeli to się przyjmie. Ten format to możliwe, że na kolejnych rolowaniach skawki czy nie skawki będą w postaci z tymi, ty, ty, tymi nadrukami, które są. Ale to muszę być przygotowane i muszą być odpowiednie możliwości. Nie wiem, czy będą. Na razie nie obiecuję. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Czas macie do piątku, do 28, czyli do jutra wieczorem. Powinniście móc jeszcze zawalczyć o tą poduchę. No i jak wybierzemy zwycięzcę, to ja się skontaktuję. Dostanę namiary na paczkomat najprawdopodobniej i zapakuję i to wyślę, ta poducha jest tak zwinięta u mnie, oryginalnie, że jeszcze nie nabrała powietrza, tam są wszelkie informacje o Div też jak to czy nadmu nadmuchacie, otwieracie i zostawiacie, żeby się napiło powietrza i tyle, i tyle mam dla was tutaj jeszcze jedną rzecz, gadaliśmy o tym wielokrotnie, to jest ten nowy deal, który Miho i z ma z różnymi kawiarenkami i to jest kolejne z tego rzutu, jak to wygląda w kolejnych kawiarenkach, to jest chyba Japonia, patrząc po znaczkach, ale mogę się mylić. nie jestem w stanie też przeczytać czytać poprawnie nazwy, ale końcówka jest pop-up cafe, więc tutaj macie takie trzy herbatki chyba, mniej lub bardziej i na dole różne fajne gadżety, papierowe reklamówki, nie reklamówki, to są chyba naklejki nie przypinki, plakaciki wanted z kawką z silver wolf oraz z blade'em i papierowe koszulki na kubeczki oraz wubabu, moi ulubieńcy, również nie wiem czy to jest, chyba to jest na rurkę takie do zaczepienia, ale przepraszam, nie jestem w stanie tego przeczytać co to w ogóle jest, więc to co nas omija, omija nas dalej bardzo mocno i brutalnie. Mając to za sobą, mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przywinąć dalej. Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji. Nie wszystkie. Zacznijmy od tego, że lecą do nas dane, że skiny faktycznie w tej grze mogą się pojawić. Ostatnio na ten temat gadaliśmy, na temat skinów, czy mogłyby być, jak miałby być, że był przeciek z Marcinem i to jest niby jej wersja, ta bardziej finalna, Eileen którą może, a może nie dostaniemy. Teraz lecą informację, że leci skin dla Marcina March 7th i jest to skin, nie jest to jej inna wersja. Jest to skin dla tej postaci outfit. Nie wiem, gdzie ten outfit będzie się zakładało. W informacjach będzie przycisk nowy, może gdzieś coś, coś przebudują. Leci informacja z dość wiarygodnych źródeł, że jest outfit. Nie mamy daty, kiedy on powinien się pojawić, ale to nie jest Aileen. To jest outfit dla March 7th. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to jeżeli tu się pojawi nowy outfit, to znaczy, że outfitów do wyboru będzie więcej. Będzie znacznie więcej. bo jak to się będzie sprzedawało, będzie się sprzedawało dobrze. No to wtedy tego wysypie. Chociaż teoretycznie, teoretycznie. Mam, co, cofnijmy się chwilę do tyłu. Wizu tak samo mówi przy okazji. I tam się tak stało, że pojawiły się te outfity. Z tego co rozumiem, zarobiły bardzo dobrze. I Michał ma to gdzieś nie robi więcej fajnych outfitów, tylko co pół roku dwa. Jeden za darmo i jeden płatny. Więc um, spodziewałby się człowiek, że będzie ich więcej i że będą kosiły ostry hajs. Polećmy dalej do postaci, na którą ja się prywatnie nie mogę doczekać. I jest to Fusiu. Dalej będę mówił fusiu, bo mam problem z poprawną wymową tego nika i bardzo możliwe, że nerfy są w drodze i tutaj tak, tu może dopiszę, żeby nie było nieporozumień. Ta informacja jest sus, bardzo sus jest ze względu, że leci z ym, czegoś, co można by było nazwać moimi źródłami, aczkolwiek nie nazywałbym jeszcze tego moimi źródłami, bo nie mam do nich w ogóle zaufania. Więc to jest tak bardzo sus, jak tylko sus może być. Jeżeli wierzycie w to, że ja nie wierzę komuś, kto przekazuje mi teraz informacje, to możemy się nie przejechać na tych informacjach, które lecą, więc z tego co rozumiem, to jest od tego testerów, że z Fusiu prawdopodobnie będą nerfy na tej becie co jest teraz, ale to nie jest wyciek z tej bety, która jest teraz, tylko to jest wyciek z bety jakby bardziej do 1-3 Przepraszam 1.4 Bo tutaj na teście jest również Jingliu Gdzie sytuacja z Fusiu Jest troszkę przechlapana Bo Fusiu jest nie do ubicia W zestawie Jingliu, Fusiu oraz Lynx Jeżeli boss nie jest w stanie z one hitować Fusiu To jest tym nie do zajechania Totalnie nie do zajechania I na różnych testach, na różnych konfiguracjach to robią I wygląda na to, że przy nadchodzących W przyszłości postaciach Mówimy o aktualizacji 1.4, 1.5, 1.6 itd., itd Będą bohaterowie A głównie w sumie bohaterki na razie ja same mam tutaj wypisane, które sprawiają, że drużyny oparte o fusiu są nie do zajechania, nie do zniszczenia. Szczególnie jeżeli Links tam jeszcze podbija chwilę i podrzuca to wszystko lewo-prawo. Nie wiem, jak bardzo wiarygodna to jest informacja. Mam zaznaczenie takie, że musi być fusiu zmanchitowana przez Bossa, bo inaczej jest nie do wykończenia cała drużyna. Brzmi to w miarę sensownie w oparciu o to, co leci akurat z Betty do 1.3, gdzie ta fusiu będzie do złapania, bo ludzie, którzy patrzą na to, co się tam dzieje, bardzo się jarają, że o, wreszcie będzie przesad mega hiper wypasiona i bierzemy, 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 na nią się nastawiają. Do tego wrócimy pod koniec spekulacji i spoilerów, bo przeskoczmy do tego, co będzie, no, już za moment, czyli Duncan Il i czwóreczki, jakie będą z nim na banerze. Jeżeli te informacje tutaj latające są poprawne, to będziemy mieli Duncan Ila wraz z... A, przeskoczmy, może i pokażmy. Imbibitor Lunae będzie w zestawie z Yukong do przygarnięcia, więc będziemy mieli Harmony, oczywiście Imaginary i jeżeli nie posiadacie tej postaci, to może to was będzie kusiło, może nie, Zobaczymy, zobaczymy. Oprócz tego do przyjęcia i do pogłaskania będzie również Asta. Asta, oczywiście Harmony Fire od samego początku gry w grze jest. I Marcin, o której już gadaliśmy dzisiaj, March 7th, również powinna być jedną z trzech czterogwiazdkowych postaci na banerze z Dunhang i Lem. Dajcie znać, co myślicie o tym zestawie i czy się odpowiednio nastawiacie. Tutaj, oczywiście, wśród czterogwiazdkowych postaci najprawdopodobniej gwiazdą dla wielu będzie Yukong, jako że jest najświeższa. I nie mieliśmy zbyt wiele okazji, by ją przegarnąć. Raz ją dali za fliko i raz była na banerze. To jest wszystko. Dla niektórych to może być mocny wabik. Przeskakując do drugiego banera, który będzie w aktualizacji 1.3, czyli do Fusiu właśnie. Tutaj też mamy ramówkę tego, co powinno być. Nie wiem, dlaczego stąd wyskoczyłem, ale nie mamy pierwszej postaci, która się tu pojawia. I jest to Links. To jest to, czego się spodziewaliśmy. To jest to, co miałem dla Was na wyciekach już wcześniej, że Lynx, nowa healerka z tej rodziny, jak oni się tam nazywają, od Geparda i od Serval, A, nie pamiętam, nie pamiętam nazwy tej rodziny. W każdym razie najmłodsza z rodzeństwa będzie do przygarnięcia właśnie z tego banera, i to też jest dla wielu wabik, bo to jest podobno świetna healer dla Blade'a i dla nadchodzącej Jingliu również to powinna być idealna healerka. Więc zobaczymy, zobaczymy. Oprócz niej na tym banerze powinna być. Huk, którą mam i której nawet nie zacząłem składać, która śmiesznie wygląda, ale w ogóle do mnie nie trafia jako postać jako grywalność. tak. No, no jest sobie jest, i, i nie zastanawiam się nad tym więcej i bardziej. Oraz ostatnią postacią tutaj w tym zestawie powinna być Pela, jeżeli dobrze pamiętam, zapisałem ją przez 2L. Z pamięci leciałem i się pomyliłem, więc Pela tutaj do złapania też będzie. To jest Nihility Ice kraj, czy jak to się tam nazywa, Ice. I nie mam pojęcia jak bardzo przydatna jest to postać, i jak bardzo możecie się hypować na nią konkretnie, więc z mojej perspektywy to jest takie. Okej, okay, jest, jest. Fajne rękawki. Ma z tego zwisającego. Czy to są rękawki? Tak, fajne są rękawki z tego zwisającego, tak na przemian założone. Poza tym, nic więcej na ten temat nie kojarzę. To nie jest moja postać. Dobra, przeskakując do jakby podsumowania tej całej myśli, chciałbym powiedzieć, A żeby was! Michojo bardzo dobrze rozstawia tutaj bohaterów, jeżeli chodzi o mnie, bo w Gęszynie nie ma większego problemu. Przez wiele, wiele aktualizacji mogę robić totalny skip i nie zastanawiać się nad tym, co na banerach jest, i w ogóle nie kusi mnie rolowanie na większość Banerów, także jest. O, tutaj jest jakiś rodzynek i pakuje dużą ilość rolek w tą bohaterkę. Tam jest jakiś rodzynek i tu leci duża ilość rolek. Ale tak poza tym to jest takie. Um, no, bo tutaj jest jak jest. A jeżeli chodzi o. Honkaja Star to pomijając, że jestem Free to Play, by the way, to na starcie gry była Silly, która mi się bardzo podobała i udało mi się ją złapać. W pierwszej aktualizacji 1.1 była Silver Wolf, która mi się jeszcze bardziej podobała i udało mi się wygrać 50-50 i złapać, więc osom awesome! Lecimy do aktualizacji 1.2. Tutaj na szczęście Blade mnie kusił, nie wpadł mi, ale mogłem zeskipować. Tu mogłem zeskipować, nie wpadło nic, więc za chwilę będę miał tego 50-50 do wygrania. I w aktualizacji 1.3 będę musiał zawalczyć o to 50-50, bo jest Duncan i w pierwszej połowie, co mnie akurat nie kręci, a w drugiej połowie powinna być Fusiu wraz z Lynx, które obie to postacie chce mieć. Więc... Praktycznie co każdą aktualizację jestem na razie wabiony rolowaniem w 1.1 i 1.3 bardziej, 1.2 delikatnie, ale rolowałem na streamie, żeby nie było. I przeskakując do 1.4 jest masakra, bo i Topas mi się podoba, i Jingliu, którą strasznie chcę, więc prawdopodobnie zleję Topas i będę łapał Jingliu, żeby mieć do fusiu do links i do tego całego zestawu, który mam. Więc tutaj będzie dochrapać się, żeby złapać Jingliu. Strasznie trudno, bo będę nie wyrabiał już jako free-to-play, by the way, z rolkami absolutnie. Jak jeszcze przegram jakieś 50-50 po drodze, co się zapewne stanie, Hello Gepard, to mam przy Lapanę. No i dochodzimy do aktualizacji 1.5, na którą to spekulowani są Argenti wraz z chłochło, a chłochło wiadomo, liski. Co prawda to jest krasna, lisek, więc aż tak mnie nie kręci, ale pierwszy pięciogwiazdkowy lisek, więc trudno by było nie zawalczyć będąc wizem. Więc nie wiem jak wy dajcie znać, jak do tego podchodzicie. Z mojej perspektywy czuję się wabiony strasznie. I mając to za sobą, chciałbym wam przypomnieć, że oprócz nowego poduszkowego konkursu, który trwa do tego piątku, mamy całą masę innych konkursów na Discordzie. Zapraszam, tam jest sam Rendworo Contest Luriam, zdjęcie, konkurs, renesans oraz kolonie, konkursy też. Bardzo dużo blessingów, battle passów, tak battle passów, nie tylko blessingów, poduch i nie do wygrania jest. Czuję się jak karabin cały czas gadając o tych wszystkich rzeczach, o których przypominam wam regularnie i dziś powinien być zgodnie z matematyką, dzień 27, a w nim te kryształki do przygarnięcia, co oznacza, że jutro są szmaty z expem i do końca miesiąca już tylko kredycy, już tylko waluta. Bardzo podobna sytuacja jest w Genshin Impact, dziś powinny być szmaty z expem, jutro szmaty z ekspem. I do końca miesiąca już tylko mora. Więc pamiętajcie o tym i chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni. Lisi magowie, wasza magia jest potężna. Lisi arcy magowie, wasza magia jest arcy potężna. Jesteście arcy i arcy dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Lisi Twitcher nauci Twitter dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest Twitcher potężna. Jesteście twitcher osą na Twitchu. Widzimy się najprawdopodobniej już w najbliższą sobotę. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech konduktor wam sprzyja. Widzimy się. Jutro do następnego i hej! Siedziałem na sam koniec ręką w Blad. Na szczęście nie słychać, jak się tak głucho hukta.